Niemcy wycofywali się spod Stalingradu. I oni przyjechali z białymi nartami, z zielonym paskiem. Ale oni już byli tak zdezorientowani, że myśmy z Jurkiem Maziarskim, moim kolegą, poszli i wzięli jedną parę nart. To były moje pierwsze narty. Ja byłem narciarzem, bo zjechałem z góry na tych białych nartach. Te narty mnie bardzo jakoś przez cały czas ciągnęły. Ja byłem bardzo związany z nartami od dziecka. Jak on mieszkał na Podolu, w Czortkowie, tam była jakaś górka i tam zjeżdżali na nartach. To już mu od dzieciństwa. A jak przyjechał tu do Sobieszowa i zobaczył góry, no to już wsiąkł na amen. Będąc w Sobieszowie od 1945 roku, który się nazywał Hojnasty, Helmsdorf, bardzo dużo było tam poszukiwań coś polskiego, z polskich tradycji. I moim marzeniem było, żeby gdzieś tam coś przyłożyć. Też tradycję polską jakoś taką. Nie wiedziałem co. Absolutnie nie miałem żadnego pojęcia, żadnego poglądu, ale we mnie to tkwiło. Żeby udowodnić, że ja też jakiś centymetr dodał do tego, że to były ziemie polskie. I wpadłem wtedy na pomysł, ten bieg Wazów trzeba było zrobić tutaj. Mili Polanie, pozdrawiam Was i Waszych gości przybyłych do Jakuszyc. Przybyłem z historii, by patronować Waszym sportowym zmaganiom i wesołym igram. Bieg Piastów, no ja myślę, że jest takim naszym dobrem narodowym, taką perełką, wizytówką wręcz. Na ten bieg przyjeżdżają zawodnicy z całego świata. Julak mnie zaprosił na bieg Piastów i do tej pory biegam na nartach od tych lat, kiedy zaczął się bieg Piastów. To był 76 rok, pierwszy bieg Piastów. Łagodne stoki gór izerskich, wygodny dojazd międzynarodową szosą sprawiają, że właśnie w tej okolicy organizowany jest narciarski bieg Piastów. Przyjeżdżają pokolenia już. Przyjeżdża dziadek, syn i wnuk. Dziadek przyjeżdżał i się ścigał tam na początku, później przyjeżdżał syn, a teraz przyjeżdża również wnuk. Zawodnicy, którzy przyjeżdżają do nas z całego świata, głównie mówią o przepięknej naturze i pięknych trasach, na których rozgrywany jest bieg Piastów. No i patrząc dzisiaj tej perspektywy tych 50 lat, no można powiedzieć, że osiągnął ogromny sukces. W tej chwili jedynym komandorem jest Julian. Zdarza się nieraz, że ja startuję bieg Piastów, ale ja nie jestem komandorem. W momencie, kiedy widzę pana Juliana startującego zawodników z rozpostartymi ramionami, wygląda on wtedy jak komandor na wielkim statku, który mówi cała naprzód, a może narciarzy rusza. Prezes tutaj jakiś tam sobie Pawłowski jest, a tu jest komando, prawda? No to tak wydaje mi się powinno być. Idąc na AWF, to wiedziałem, że będzie to wszechstronna uczelnia, ale jednak starałem się, żeby głównie z kierunkiem narciarskim, bo te narty, te pierwsze narty we mnie tkwiły wyłącznie, a to nie tak łatwo marzenie wyrzucić z głowy. Zostałem powołany na kierownika Wydziału Kultury Fizycznej, ale te narty ciągle mi tam chodziły po głowie. Bardzo chciał stworzyć ośrodek, miejsce takie dla młodzieży, żeby miała gdzie biegać i mówił o tym, że chce rozbiegać młodzież w Polsce. W dzisiejszej imprezie startowało około 3,5 tysiąca zawodników. Ale to mało powiedzieć zawodników. Najważniejsze, że grupa tych maluchów, których my teraz słyszymy, wracają właśnie z wyprawy, startowało ponad 500.
był wielki sport, muszę powiedzieć z wielkim szacunkiem, że bardzo dużo dzieci potrafi bardzo ładnie biegać, a dzieci z młodszych klas rwały się do wyścigu. Juliana przez cały czas traktowano jako trochę dziwaka. No bo komu chciałoby się poświęcić swoje życie, zaangażowanie, bardzo często narazić się czasami na śmieszność, żeby realizować ideę budowy narciarstwa biegowego na naszym terenie. Powstało nowe województwo w 1976 roku, to województwo chciało się pokazać i natychmiast władze wojewódzkie zaakceptowały pomysł, bo poprzez właśnie takie bieganie można było na zewnątrz zaistnieć, bo takich województw było 49. W 1976 roku stworzył oczywiście namiastkę biegu. 513 osób wystartowało, prawie połowa wycofała się w czasie biegu, bo to wszystkich bardzo dziwiło i ukończyło 260 osób. W tej grupie 260 osób ścigaliśmy się razem z żoną, też uczestniczyłem w tym pierwszym biegu i do dzisiaj jest między nami dyskusja, czy żona wygrała o nartę ze mną, czy ja z żoną wygrałem o tą nartę. Tak się zaczęło z tym biegiem Piastów. Pierwszy bieg Piastów specjalnie został zorganizowany w kwietniu, dokładnie 11 kwietnia, właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na te specyficzne warunki i na ten mikroklimat panujący w Jakuszycach. Miejsce, w którym jest właśnie rozgrywany bieg Piastów, odpowiada tak jakby warunkom, które panują w miejscowościach alpejskich na wysokości 1400 metrów. Jakuszyce koło Szklarskich Porędy. Podczas gdy w innych rejonach kraju powiało wiosną, tutaj panuje piękna, śnieżna zima. W zakładach pracy był fundusz na tego typu działalność i zakłady miały swój transport, a zatem bardzo często było tak, że przyjeżdżały autobusy w Jeleniej Górze. Z Selwiskozy, z Fampy, z innych zakładów, przywoziły ludzi właśnie na Polanę Jakuszycką, żeby sobie pospacerowali. To nie było bieganie, to było spacerowanie. Dystanse były krótkie, brało udział powiedzmy sobie 5000 zawodników, no bo trzeba było w kamerze pokazać, że klasa robotnicza w aktywny sposób spędza czas wolny. Jakaś dziewczyna mnie kopnęła, golfem się odkryła, niestety straciłem trochę, byłem na końcu, ale nadrobiłem później. A czym smarujesz narty zwykle? Ja zwykle smaruję, jak jest mokry śnieg, to smaruję z klistrem. Czerwonym klistrem, troszeczkę, na wszelki wypadek. Jak będzie źle, to troszeczkę źle. Klistra, proszę pana, taki smar, na podtrzymanie. Ale jaki klister? Amujący. Jaki klister? Amujący. Znaczy na podbieg, pod górkę. Nie było smarów do nart. Słuchajcie, Polska nie produkowała smary. Był jeden smar, który się nazywał Tip Top. To był smar na mokre śniegi i na suche śniegi. Chodziliśmy zawsze drogą przyjaźni na Śnieżkę. Zaczepialiśmy Czechów. Czesi nam przynosili smary, bo Czesi produkowali skiwu, tak się nazywały smary. I myśmy dawali im ćwiartkę spirytusu. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie chcemy coś zorganizować, a jest strefa przygraniczna, do której nie wolno wchodzić. Przecież to w tamtych czasach to było po prostu to jakiś kosmos zupełny był. A on wierzył w to, że tak właśnie trzeba i że pewna doza szaleństwa nikomu nie zaszkodzi. Właśnie to jest pomysł córy, bo córa mówi, no jak ja tato ciebie poznam, jak to wie. No ja mówię, to ja może jakiś czepek sobie dopnę specjalnie, ale najlepiej będzie taki proporzec z napisem Gdynia, córa będzie wiedziała, gdzie ja jestem. Nie mieliśmy kijków specjalnie, bo kijki były bardzo drogie i te kijki nie były tak, jak się należy. Były skórzane, wiecznie się obrywały rączki, wszystko. Buty były bardzo brzydkie, zawsze pękały skóry takie. No, sprzęt był beznadziejny. Na biegu Wazów na 50 kilometrze to już mówię, to już mam bieg Piastów. Została tylko mała końcówka, bagatelka 37 kilometrów. Na biegu Wazów obserwowałem przez długi okres czasu biegnących zawodników. Ostatni przybiegł z czasem 11 godzin 55 minut.
szalenie się cieszył. Jego radości nie da się opisać. Był fetowany jak zwycięzca. I to jest piękne. Biegamy dla zdrowia, dla radości. Mąż w ogóle interesował się sportem. Pojechał na bieg Wazów i zobaczył, jak jest tam organizowane i zobaczył, że jest to bieg ludzi i miasta organizują bieg z jednego miasta do drugiego i na zawodników czekają mieszkańcy tych miast. Podają jedzenie, zupę jagodową, że wszyscy są usmarowani. I oczywiście zobaczył, jak jest zorganizowane pole startowe. Pomagało wojsko. I tak jak na przykład punkty odżywcze, to wojsko gotowało grochówkę, robiło herbatę, kanapki jakieś tam były. Także każdy biegacz, kiedy tam stanął sobie, to sobie pojadł. No ja tu już 5 lat jestem. O, znajomi! To są z AWF-u. Można? Dajcie spokój, panie. Będzie plama. Właśnie jesteście piastami tego biegu. Tak. Chyba tak. Czyli tego przygotowujemy. Golimy się po biegu i teraz znowu będzie nam was pogroda, aż do następnego biegu piastu. Także... Ogólnie nie jest źle. Pogoda jest dobra. Organizatorzy się poprawili. Bieg Piastów, 9 już bieg Piastów, jest bardzo sportową imprezą. W tej chwili zawodnicy potrafią już bardzo blisko siebie, wie cała czołówka bardzo szybko przybiegła. Myślę, że również sukcesem jest to, że nie tylko jest coraz więcej, coraz lepiej wyszkolonych narciarzy, ale też coraz więcej sympatyzujących tymi narciarzami osób. Coraz więcej kibiców i co więcej kibiców ładnie dopingujących zawodników. Oni potrafią uszanować ten wielki wysiłek zawodnika. Niezależnie od tego wielkiego sportu, jaki w tej chwili jest tutaj na biegu Piastów, on musi mieć więcej elementów festynowych i umożliwić również start najmłodszym dzieciom, którzy mogliby startować razem ze swoimi rodzicami. Jak się okazało, że bieg Piastów jednak dzięki jego uporowi jest pewnym sukcesem, to się wtedy też okazało, że ojców tego sukcesu to jest tylu, że nie wiadomo, czy ten bieg Piastów w ogóle przeżyje taką liczbę ojców. I jego wtedy odsunięto. No po co był facet, który coś zrobił, a nie wypinał piersi do medali. No to takiego się... I tak też było z Julianem. Był życzliwy bardzo ludziom, pogodny, wesoły. I to jest w życiu bardzo ważne. I nie pamięta urazy. Bo to też jest ważne, bo przez te wszystkie lata to nie zawsze wszystko szło jak z płatka. Bo były i donosy, i wymyślone rzeczy. Ale... minęło i nie chował urazy, ani nie zostawiał sobie wrogów na przyszłość. Po 89 roku tak się życie potoczyło, że mój tato został wicewojewodą jeleniogórskim. I wprawdzie nie cały sport mu podlegał, ale jednak w dużym stopniu. Tato przyjechał i powiedział, no tak jak to było w jego stylu, do roboty. Nie jesteś pan na emeryturze jeszcze. Bieg Piastów musi funkcjonować. Proszę się wziąć do roboty. Pozostało nam do biegu tylko 2 tygodnie albo aż 2 tygodnie. Sytuacja jest następująca na dzień dzisiejszy. Zgłoszonych mamy 840 zawodników. Myślę, że jeszcze znacznie więcej z Dolnego Śląska zawodników się zgłosi, dlatego że ten bieg staje się coraz bardziej biegiem Dolnego Śląska. Grupa wszyscy. Przyjmujemy się w startu. Uwaga, sędziowie, wspólnie razem uczymy. Uwaga, 5, 2, 1, 4. Ludzie decydowali, że jest ten bieg. Ci koledzy, którzy są moimi przyjaciółmi. I ja miałem szczęście z nimi współdziałać i mam wrażenie, że to jest największa satysfakcja, bo gdybyśmy mówili o satysfakcji finansowo-gospodarczej, to nie jest to żaden sukces. Ci ludzie, co tam pracowali, to wszyscy pracowali społecznie. Społecznie to taka rodzina była.
wszyscy zrobili to, nadleśnictwo pomagało, przecież te trasy to są wszystko nadleśnictwo. Patrzymy, jak wchodzi do nas osoba, która już się od drzwi kłania. Przedstawia się, jestem Julian Gozdowski. Chciałbym z Państwem porozmawiać w sprawie tworzenia nowych tras narciarskich. Właśnie u Was tu w Nadleśnictwie Szklarska Poręba, bo tu są wspaniałe warunki klimatyczne. Tutaj nie ma klimatycznego lata w Jakuszycach i tutaj sportowcy nabierają szybko kondycji, albowiem, jak to zawsze mówił Julian, szpik na tej wysokości produkuje duże ilości czerwonych ciałek. Ja często chodzę tutaj po trasę w lesie i do dzisiaj pamiętam, jak spotkałem koziołka po drodze. Koziołek szczeka, tak jak pies szczeka. Popatrzył na mnie, no takim wzrokiem bym powiedział niezbyt przyjaznym i zaszczekał. On nie mówił ludzkim głosem, ale mam wrażenie, że on ludzkim głosem powiedział: panie, po co pan tutaj wtrężolił się w ten las? Pan jest tutaj dzikusem, a ja jestem tu panem. Patrzymy na tego Juliana spod tych map i sobie myślę, przyjąć go poważnie, czy go po prostu wyprosić? Ja sobie myślę, nie, wysłuchamy go. I myślimy, Boże, no kto będzie chciał tu biegać po tych martwych lasach? To jest wręcz niemożliwe. No byliśmy jeszcze przerażeni, jak to będzie tworzył narciarskie trasy, czyli będzie wycinał las, którego i tak prawie nie ma. Julian mówi, nie, wykorzystamy do tego drogi, szlaki zrywkowe. Bardzo dużo drzew, bardzo dużo odwodnień, bardzo dużo innych działań proekologicznych biegu piastów było bardzo wysoko ocenionych przez korzystne dla nas i przychylne dla nas nadleśnictwo Szklarska Poręba. I tak zostawiliśmy tego Juliana jakby samemu sobie, a Julian nie tylko koncepcyjnie, ale fizycznie. Można go było spotkać z łopatą, niweluje trasy, czy w grupie ludzi czyści rowy, odtwarza przepusty, wodospusty po niemieckie i tak dalej, i tak dalej. Czyli robi dobrą dla nas robotę, bo nam remontuje też drogi. I my się cieszymy, i mówimy, że od tej pory żyjemy w symbiozie. Do dnia dzisiejszego jest nasza identyfikacja z przyrodą, z lasem w Górach Izerskich i identyfikacja lasu, zarządu lasu z nami, z naszym bieganiem. I to współdziałanie do dnia dzisiejszego trwa. To jest główny sponsor. Ja uważam, że zawsze jak mężczyzna ma marzenia, to za nim stoi kobieta, która go wspiera i pomaga, bo bez tego by się nie dało nic zrobić. Udało mi się w rodzinie, która na to patrzyła z boku trochę, no bo tato, mąż, to był ożeniony właściwie z biegiem piastów, z Jakuszycami. I to przeszkadzało. Ja widziałem, że to przeszkadzało. Bardzo trudno było to pogodzić, ale rodzina jakoś to znosiła, do dzisiaj tego nie rozumie, ale zniosła to. Starałam się, żeby bieg piastów do domu nie wchodził. Ja podziwiałem nawet dzieci, że znoszą to jakoś. Nawet się dziwiłem. Rodzinna pasja to nie była, to tylko była pasja męża, a my wspierałyśmy go. Żona bardzo długo, po pierwsze, znosiła to wszystko. Po drugie, czynnie pomagała, prowadząc biuro numerów. Jest bardzo trudna i czuły punkt. A trzecie teraz jest zaopatrzeniowcem dla zawodnika startującego pod tytułem Elwira Sokołowska, moja córka. Nawet to, co żeśmy przecierpiały, to warto było. Jesteśmy świadkami załamania tej pogody, ale to nie tylko pogoda. W ogóle brak sprzętu, brak możliwości, ale ogromne serce tych, którzy przygotowywali tę imprezę. Ja mówię o wszystkich swoich współpracownikach,
oraz tych, którzy chcieli uczestniczyć w tej imprezie. I ci wszyscy zawodnicy, ja tu muszę 120 raz podkreślić, właściciele tego biegu, którzy przyjechali na tą imprezę, oni przyjechali w sposób bezwzględny. I co będzie taka czy inna pogoda, po prostu to jest ich impreza. Mąż przez cały czas, jeszcze w latach 80., starał się koniecznie dostać do telewizji i radia, bo wiedział, że jeżeli to będzie nagłośnione, to łatwiej mu będzie o sponsoring, o pieniądze od instytucji. No i tak to się zaczęło. Walczył, dobijał się, dostał się do polskiego radia. Telewizja Polonia wspomagała i robiła transmisję. Chciałbyś tak być po sportowemu najlepszy na świecie? Nie, to jest zabawa, po prostu zabawa. Ja widzę, że my coraz bardziej idziemy do góry. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że Reicher, który Hans Reicher, prezydent World Club, mówi, ja tego nie rozumiem, skąd to się bierze, że u ciebie ci zawodnicy uznają się też za organizatorów. Oni żyją tym biegiem przez cały czas. Czyli mam wrażenie, że bieg Piastów ma jakąś taką dodatkową cechę od początku. Panie redaktorze, przecież pan był na pierwszym biegu, na drugim, na trzecim i na następnym kolejnym. To co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Serce biegu jest to samo. Julian jako stworzenie medialne, no to jest po prostu, powiedziałbym, nie do podrobienia. To nie da się aktora znaleźć, który by go zastąpił. Informator ma też bardzo dużo zdjęć pana Tadeusza Szweda, który nam daje za darmo wszystko. Czyli ta impreza opiera się na wolontaryzmie. O tak jak pan jest wolontarystą, jak Łukasz jest wolontarystą, jak Paweł jest wolontarystą, czyli to co znaczy? To jest ten, który nie bierze pieniędzy, ten, który nam pomaga. To jest wolontarysta. I tych wolontarystów jest coraz więcej wokół nas, za co wam dziękuję. Bardzo żywotny i medialny, co też ma znaczenie. A więc tego wszystkie kontakty z ludźmi, to pisanie do zawodników, jest to wyrazem również szacunku dla ludzi. Potrafił podtrzymać tak, te relacje i wielokrotnie jak gdzieś jechaliśmy w jakąś delegację i przyjeżdżał koło czyjegoś domu czy miejsca pracy, to łapał za telefon, dzwonił do tej osoby, pozdrawiał ją, życzył miłego dnia, więc no niby nic, a gdzieś tam to było bardzo ważne. Z tego nawet można mówić teraz, można mówić, o w tej chwili nawet słychać. Czyli możemy bezpośrednio łączyć się ze wszystkimi i wy też możecie ze sobą się łączyć w ten sposób. Te wartości takie, powiedziałbym, ludzkie są dla niego nadrzędne. To są zasady, powiedziałbym, takiej przyzwoitości. To są zasady takie, że jeżeli my się umawiamy, to oczywiście może być jakiś dokument pisany, ale przede wszystkim my się umawiamy i to jest najważniejsze. Trudne lata przemian, gdzie trzeba było umieć się zachować. Nie wiadomo było, co można, czego nie można, w jakim kierunku pójść. I tutaj muszę powiedzieć, że pan Julian miał niesamowity zmysł i te metody, które znał jeszcze z poprzedniej epoki, oczywiście te znajomości również, w gruncie rzeczy pomogły. PKO BP i KGHM wspierał bieg Piastów. Później mąż założył działalność gospodarczą i tak sprzedawał palety i kupował sprzęt medyczny. Sprzedawał mąż i miał pieniądze na bieg Piastów. Julian zaciągnął kredyt, prywatnie zaciągnął kredyt pod swój dom po to, żeby Stowarzyszenie Bieg Piastów miało płynność finansową. Dzieci były już na studiach, to są pieniądze. Do domu trzeba było jakieś przynosić pieniądze na chleb i żyć z tego i w strachu jeszcze, żeby spłacić dług, bo dom nie był nasz. Dom był w banku. Ale doprowadziłem do tego ciężką pracą, naprawdę ciężką pracą. Dziwię się do dzisiaj, ale to był inny wiek, to wtedy jeszcze mi się chciało. Teraz już bym tak nie zrobił drugi raz. Przełom lat 90., 2000 był niezwykle trudny. Ja pracowałam tam na początku lat 2000 i uważam, że w okresie, w którym Bieg Piastów rozwinął się niezwykle szybko,
W pewnym sensie śmialiśmy się z panem Julianem, że przez wiele lat pan Julian musiał ten bieg pchać do przodu, a przyszedł moment, że praktycznie gonił nas i nie mogliśmy już dogonić tego poziomu, który sobie wyznaczyliśmy. Prezydent Ward Lopet, pan Reichel, powiedział, co musi się stać, aby bieg Piastów zaczął należeć właśnie do Ward Lopet, a nie, tak jak do tej pory, tylko do Euro Lopet. Ale muszę to powiedzieć straszną, przewrotną rzecz, dlatego, że ja jestem przeciwnikiem, ja się boję wejścia, bo możemy po prostu, możemy... Jeszcze nie podołać. Jeszcze nie podołać, tak jest. Za 2-3 lata? Tak jest, tak. Na pewno. W 2008 roku, kiedy bieg Piastów starał się o to, żeby właśnie wejść do tej serii biegów długodystansowych World Lopet, pan Julian stał na starcie 50 i on po prostu nie wierzył, tak, że czy w ogóle ten bieg dojdzie do skutku, czy ci zawodnicy dobiegną do mety, i gdzieś tam w ostatniej chwili musiał też podjąć taką decyzję, że skraca zawody, bo gdzieś tam jakąś trasę po prostu nam odcięło totalnie. Więc tutaj też pan Julian uczył mnie tego, żeby mieć jakiś plan B i żeby gdzieś tam starać się zachować trzeźwość tego umysłu, ale żeby wszystko gdzieś tam przyjmować na spokojnie, bo gdzieś tam z każdej sytuacji można wyjść, tak? Wiatr, świeżo spadły śnieg zniszczył nam całkowicie trasę. Także o godzinie 5 w ogóle nie istnieliśmy. Nie było żadnej trasy biegowej. Organizatorzy biegu liczyli się z możliwością nagłych zmian pogody. Już wcześniej przygotowano awaryjną trasę o długości 23 km. Kto podczas biegu na 50 km zwątpił w swoje siły, mógł skorzystać z oficjalnego skrótu. Z tego biegu Piastów masowego wyrosła też grupa wyczynowa. I ta wyczynowa grupa coraz bardziej zaczyna tam się liczyć. Między innymi biathlon, no i słynna Justyna Kowalczyk. Jestem niezmiernie wdzięczna za ten Puchar Świata, bo emocje, które tam przeżyłam, to największe emocje sportowe, jakiekolwiek mnie w życiu, w karierze sportowej spotkały. Ten moment, kiedy wchodzisz na stadion w Jakuszycach, ten, gdzie ta dziewczynka mała i tak dalej, i tak dalej. Ten stadion tak nagle zaczyna krzyczeć. To było niesamowite i za to panu Julianowi, bo przecież on do tego doprowadził dzięki temu, że trzymał te Jakuszyce, dzięki temu, że aplikował, dzięki temu, że bieg Piastów i fantastycznie przygotowane trasy. Będę mu wdzięczna zawsze do końca życia, że miałam możliwość wystartowania u siebie na Pucharze Świata z najważniejszymi rywalkami i miałam możliwość też wygrać, bo nie ma co ukrywać, zrobił trasę pode mnie. Zrobił bardzo ciężką wersję trasy, wytyczono bardzo ciężką wersję trasy, żeby nie było wątpliwości, kto ten klasyk wygra w Polanie Jakuszyckiej. Okazało się, że bardzo dużo ludzi z tych, którzy biegają, oni również biegają za granicę. Oni biorą udział w tych wielkich biegach, w tych bardzo znanych biegach. No to oni zaczęli zgłaszać jasno i wyraźnie, dlaczego my mamy takie prymitywne warunki. Bo strzelnica jest tylko na 27 stanowisk, a powinno być na 30, stara strzelnica. Brak szatni, brak gastronomii trochę na Jakuszycach, bo to jest jeden tylko bar. Także w pobliżu tutaj samej Polany jest mało tego. No przydałyby się tej toalety i szatnie, bo na razie przebieramy się w busie. Jest trochę ciężko, ale jak powstanie obiekt, będzie dobrze. W momencie, kiedy też dzięki jego pomysłowi na Polanie zaczęła być realizowana ta wielka inwestycja i oni zaczęli dostrzegać, że to już nie jest jakiś bieg, który się odbywa w barakach, tylko że to zaczyna być bardzo, bardzo poważne przedsięwzięcie. To moje rozmowy, czy gdzieś tam w Lachti, czy w Oberstdorfie, już zaczęły wyglądać w ten sposób. Cześć Maciek. Bo to dla tych biegów jest również ogromna konkurencja.
absolutnie, ale absolutnie. I wszyscy ciągle myśleliśmy o tym, żeby mieć jakieś część zaplecza, a tutaj nie jest część zaplecza, to jest ponad wszystko, co można było się spodziewać. Także ja tutaj chodzę z takim szacunkiem do pomysłodawców takiej rozbudowy i do tych, którzy rozbudowali to. Także bardzo dziękuję, jak ja mogę powiedzieć, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich narciarzy. Teraz mój mąż ma jedno marzenie, żeby trasy powstały większe, lepsze. Są, ale żeby utrzymali trasy, bo już ośrodek jest, zaplecze jest, to teraz chodzi o to tylko, żeby mieli na czym, po czym biegać ludzie na nartach. My o te trasy zabiegamy jak tylko możemy. I na początku nie do końca to rozumiałem, na początku jak zostałem prezesem Biegu Piastów, ale teraz rozumiem, że to jest podstawa. Te wszystkie inne rzeczy, okej, to fajnie, że to jest, bo to trochę życie ludziom ułatwia. Trasę mówimy i obiecują, że będzie. Więc czekam na tą trasę, żeby ona była naśnieżana. No niestety, ja wiem, że mikroklimat jakuszycki i tak dalej, ale potrzebna jest już w tej chwili naśnieżana trasa, żeby ktokolwiek dał nam jakąkolwiek imprezę, musimy mieć gwarancję śniegu. Proszę sobie wyobrazić, w Polsce mamy jedne z najlepszych tras biegowych na świecie. Polska jest dumna z tego, ale do tego jeszcze jest 2000 startujących nie na 20, na 10, tylko na 50 kilometrów. I to jest jeden z rekordów, no oczywiście, że Polski, ale wyników liczących się na całym świecie. Niewątpliwą siłą Biegu Piastów są jej zawodnicy, którzy są głęboko zidentyfikowani z biegiem i startowali w Biegu Piastów nie tylko przy idealnych warunkach, ale również w tych, które były dla nas najtrudniejsze, takie jak na przykład w 2014 roku, kiedy zmagaliśmy się z brakiem śniegu. Zawodnicy byli z nami, wzięli udział w biegu, mimo że nam, organizatorom, było w zasadzie wstyd za to, jaka trasa ich czeka. Trasa bajeczna, ale bardzo ciężka. Ten świeży śnieg zasypał tory nad ranem i cała czołówka ciężko musiała je przepychać, te tory. Nikt nie kwapił się tam do prowadzenia zbytnio. Ale warunki wszystkie jednakowe dla wszystkich, tak? Ciężkie. Tak naprawdę już kilkanaście lat nikt nie wygrał Biegu Piastów z Polaków. Zawsze oddawaliśmy to Czechom i nie tylko. Więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się wygrać. Warto być w tej atmosferze, warto spotkać tych ludzi, warto spotykać po którymś razie tych znajomych, także jest to bardzo miła impreza, bardzo fajna. Sztuka być mistrzynią Justyną, która przyjeżdża i pyk, 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 do widzenia, dziękuję. A sztuka właśnie zobaczyć to, co czują tacy normalni ludzie. Na przykład mój brat, który zaraził się też Biegiem Piastów, jest lekarzem, który ma 51 lat, sylwetkę, że tak to ujmę, delikatnie niesportową. I on biega w tym Biegu Piastów i ile on ma emocji z tych 50 kilometrów, no to jest niebywałe. To ja, opowiadając o biegach na Igrzyskach Olimpijskich, tyle nie potrafię z siebie wydusić emocji, ile on... I dlatego super przy takich ludziach startować. No i pan Julian zawsze powtarzał, że jemu zależy na tym, żeby Bieg Piastów łączył pokolenia, że jemu zależy na tym, żeby właśnie gromadzić gdzieś tam te osoby z takim doświadczeniem, starsze, ale też te młode, które gdzieś tam mają ten powiew świeżości. I on sam nawet mówił, że jego receptą na młodość jest właśnie przebywanie wśród młodych i jeszcze, że Jakuszyce konserwują, więc to myślę, że mamy receptę na młodość pana Juliana. Ja nie byłem tylko usatysfakcjonowany, ale nawet dumny z tego, że ten Bieg Piastów, który miał nazwę Bieg Piastów, dlatego że tutaj te ziemie są piastowskie, i to wszystko razem zaczęło się razem komponować w jedno. I do dzisiaj to idzie. I z ogromnym szacunkiem patrzę przede wszystkim na tych zawodników, którzy w dalszym ciągu startują. Bo jakby nie mówić, w
Wszystkie wysiłki są ważne. Wszystko, co tam się buduje, jest ważne, ale najważniejsi są zawodnicy. Pan Ilan przede wszystkim jest osobą taką, których już teraz nie ma, bardzo kulturalną, taką z sercem na dłoni, ale też z jasnymi zasadami. I to jest takie fajne, bardzo szczery. Jak się go już lepiej pozna, to on nie owija w bawełnę. Jak mu się coś tam nie podoba, to od razu to powie z szerokim uśmiechem. Bo po prostu chce dla ciebie dobrze. Potrafił stworzyć taki bieg, zjednać sobie tyle osób, które przez te wiele lat pomagało mu ten bieg organizować. I traktować nas też tak trochę po ojcowsku i w sposób trochę bardziej wykraczający poza zwykłe stosunki pracodawca-pracownik. My czuliśmy się częścią tego wydarzenia, częścią rodziny. Wielkie biegi zgromadziły się nie dlatego, żeby robić kasę, tylko dlatego, że to jest pewne towarzystwo wspólnych wartości. I że nie wolno tych wartości po prostu naruszać. One dla środowiska biegaczy, one są najważniejsze. I oni też przyjeżdżają co roku na Polanę, właśnie też szukają tego pana Juliana, żeby w dalszym ciągu gdzieś tam się z nim przywitać, zamienić te dwa słowa. W bieganiu to jesteśmy prawie wszyscy jako rodzina. Że wszyscy myśmy tak jak do ojca przychodzili zawsze, do Julka, nie? I to jest tak do dzisiaj. To zawsze ja domówię do niego tato, a ja jestem jego syn, jego piastem. Ale Julian kocha ludzi, umie dziękować. On nazwał wiele tras imionami leśników. Trasa Adama, trasa Jerzego, Polana Maliszewskiego. Do dzisiaj pytają, kto to był ten Maliszewski? No Stanisław Maliszewski to jest nasz emerytowany leśniczy. Pan Julian też jest, myślę, że idealnym przykładem tego, że ograniczenia mamy tylko w głowie i też myślę, że za każdym razem staramy się to pokazać, że jak mamy jakiś plan, że jak jest jakiś cel, to po prostu małymi kroczkami można do wszystkiego dojść. No i rzeczywiście tak jest. Kiedy pan Julian pojawił się w Jakuszycach, tam nie było niczego tak naprawdę. Komandor trochę musiał być niepoważny, bo to jest niemożliwe, żeby takie coś traktować poważnie. Przyjeżdża do ważnego biura jakiś tam kierownik tras, kierownik ośrodka. Ale komandor to inaczej był przyjęty. I ja to zrobiłem z pełną świadomością. Z tym, że przepraszam, to nieskromnie jest, ale tak zrobiłem. Po to, żeby podnieść swoją rangę. No to przychodziłem jako nędzarz z ręką do przodu najczęściej. Ale jak przychodził komandor, że trzeba wspomóc, to inaczej to brzmiało. I stąd ten pomysł komandora od początku.